Czy sama treść wystarczy do tego, by przekonywać skutecznie? Widocznie wciąż nie, skoro nawet w dobie komunikacji online chcemy się widzieć i słyszeć. Jak zatem zadbać o to, aby nas słyszano i widziano tak, abyśmy byli przekonujący? Poznajmy trzy kluczowe aspekty decydujące o tym, jak inni odbierają naszą mowę ciała i trzy kluczowe narzędzia pomagające nam skutecznie operować głosem. Mowę ciała możemy rozpatrywać następująco. Czy to oznacza, że jestem spięty? Może. Ale może być mi też po prostu zimno. Pierwszy aspekt zatem to kontekst. Czy to dalej oznacza, że jestem spięty? Może, ale może jest kontekst, o którym nie wiemy. Gdy jednak zrobię tak i tak, to mamy grupę gestów. I jest to już jasny sygnał. Gesty rozpatrujemy bowiem też właśnie w grupach. A gdy powiem tak, to dla was bardzo dobre rozwiązanie. To czy mi uwierzycie? Nie, bo wierzymy w takich sytuacjach gestom. I tu dochodzimy do najważniejszego. Powinniśmy być spójni. Łatwo powiedzieć, pomyślisz. Tak, ale mamy jeden klucz. Azymut, który pozwoli nam być spójnym tak, aby być wiarygodnym. Otwartość. Tłumacząc to na język gestów, powiem, że oznacza to, aby twoje wrażliwe części ciała były odsłonięte. Kark, brzuch, krocze. Ciało to jednak nie wszystko. Aspekt spójności wskazuje na doniosłą rolę głosu. Aby właściwie oddawał nasze treści, powinniśmy się skupić na właściwym nim operowaniu. Załóżmy przez chwilę, że nie miałeś czasu ćwiczyć barwy głosu, ani nie interesowała cię wcześniej jego skala. Wciąż możesz operować świadomie intonacją, głośnością i tempem. Możesz coś powiedzieć głośniej, aby uzyskać akcent logiczny. Możesz nadać zdaniu melodię, aby prowadzić audytorium za swoimi słowami jak po złotej nitce. Możesz też operować tempem szybciej lub wolniej, aby skorzystać wręcz z królewskiego narzędzia, którym jest pauza. Pamiętaj zatem o trzech aspektach mowy ciała, jak kontekst, grupy gestów, spójność, jak i o trzech narzędziach głosowych, którymi możesz operować nawet bez większych przygotowań, jak głośność, intonacja, tempo. Najlepiej jednak ćwiczyć, występując jak najczęściej, ze świadomością używanych narzędzi.